Cześć, witajcie. Dziś szybka propozycja, taka imprezowa, prosta do przygotowania. Wystarczy połączyć składniki. Są to krakersy, tak naprawdę z trzech składników, które mogą posłużyć nam jako baza do takich mini kanapeczek na jeden kęs, idealne na imprezy. Do białka dodaję odrobinę soli i dodaję mąkę i rozpuszczone, ostudzone masło. Przepis łatwy do zapamiętania, bo mąka i rozpuszczone masło jest o identycznej gramaturze jak białko. Czyli u mnie mniej więcej 35 gramów i wszystkiego po 35 gramów. Już jest ciasto wymieszane, uzyskałam taką jednolitą papkę i teraz przekładam na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Z tej ilości ciasta uzyskamy około 18 takich ciasteczek, krakersów, chipsów. Zależy, jak wykorzystamy je potem. Ja robię tutaj w wersji z ziołami i z papryką, ale można zrobić w dowolnej wariacji smakowej. I do piekarnika na około 10 minut. Trzeba obserwować, żeby jedynie zrumienić i nie przypalić od spodu. Naprawdę bardzo polecam, jak widzieliście, proste i naprawdę bardzo smaczne. Jeżeli spodobał Wam się ten pomysł, jak zwykle czekam na Wasze komentarze i łapki i sugestie. I do następnego razu. Pa, pa!